Cześć, to ja w Sombrero, bo gramy w Gangstringera, czyli nową grę na Kinecta, która ma bardzo ładną stylistykę, bardzo fajnie mi się podoba ten taki meksykański klimat, który w niej jest. Też to, że gramy kukiełkami, widać, że tam są wszystko sterowane jest na tychże, jak to się nazywa, kukiełki, tak, pacynki, mamy tu linki, no są widoczne i to jest fajne. Natomiast, co jest mało fajne, to jak na razie rozrywka, bo są lagi, niestety, kontroluje się to tak sobie. Lewą ręką kontrolujemy postać, prawo wykonujemy gest, tak jak strzelanie czy wbijanie się przeciwnika. Myśmy tutaj grali w sesję z bossem, ale jak widać, inni grali też jakby początkowe inne poziomy. Ty się lata, strzela, kieruje. Nie jest to nic bardzo odkrywczego, ale jest ładne. Little Big Planet, mówi Tomek, no nie bardzo, bo tam nie jest to przygodówka. Tu się generalnie tylko wykonuje proste gesty, ale jeżeli miałbyś grę na Kinecta, to tam się da dużo bardziej niż Gwiezdne Wojny jak na razie, bo przemysł się bardziej jakoś rusza i tam jest jakaś akcja, coś się dzieje. Także nic specjalnego za bardzo, ale fajne.